Sponsorem głównym klubu jest firma Polagis. Okna, drzwi, bramy, rolety, żaluzje fasadowe. W zaległym spotkaniu 13. kolejki pierwszej grupy czwartej ligi Podlesianka Katowice mierzyła się z Orłem Miedary. Mecz ten ze względu na niepewną pogodę i zapowiadane obfite opady deszczu i śniegu został rozegrany na boisku przy Asnyka 27 w Katowicach, czyli obiekcie, na którym na co dzień występuje Rozwój Katowice. Podlesianka do tego meczu przystępowała po 9 wygranych z rzędu z dużym apetytem na kolejną wygraną. Orzeł Miedary, Brzozowski, Kajda, Urbański, Kocot i Miołczyk, Musik, Kotalczyk, Michalczyk, Ziemianek, Korzeniowski i Curyło. Podlesianka, Tomanek, Sobierajewicz, Stachoń, Nowotnik, Grzeszczyk, Paszek, Kopeć, Renner, Rosiński, Jarnot i Niesyto. W bardzo zimną sobotę, bo termometry wskazywały zaledwie 1 stopień Celsjusza, rozpoczynamy spotkanie Orła z Podlesianką. Pierwsza dobra okazja stworzona w tym meczu została przez gości. Przejęta piłka, Kotalczyk, zagranie na 16 metry, uderzenie Piotra Kocota. Nie musiał jednak interweniować Artur Tomanek. W odpowiedzi Podlesianka, dośrodkowanie Łukasza Grzeszczyka, zamieszanie pod polem karnym, jest Kopeć, jest Jarnot, poprawia to Stachoń. Uderzenie na bramkę, ale ten strzał przeniesiony nad poprzeczką, no i nie musiał interweniować Brzozowski. Niesyto. Piłka do Marcina Rosińskiego, ten od razu uruchamia na prawym skrzydle Nowotnika. Nowotnik schodzi do środka w swoim stylu, strzela na ramkę. Doskonałe uderzenie, ale też kapitalna interwencja Dominika Brzozowskiego, który fantastycznie wyciągnął się w powietrzu. Korzeniowski. Piłka za plecy obrońców, walczy tam Krzysztof Renner, ale lepszy w tym starciu Karol Kajda. Kajda już na skraju pola karnego. Urbański na lewą stronę, zwolniła nieco ta akcja, jest Musik, dośrodkowanie w pole karne, piłka wybita, strzela Wojciech Kotalczyk, no ale nie miał problemów z tym uderzeniem Artur Tomanek. Minuta 32, Grzeszczyk do Nowotnika. Nowotnik posyła piłkę na lewo do Paszka, ten świetnie opanował Paszek. Schodzi na prawą nogę, strzela na bramkę, dobra decyzja, no ale futbolówka przeniesiona tuż nad bramką Dominika Brzozowskiego. Krzysztof Renner, Bartosz Nowotnik poradził sobie z dwójką graczy, poradził sobie też i z trzecim zawodnikiem. Zagranie do Łukasza Grzeszczyka, który utrzymał piłkę w boisku, ale sędzia dopatrzył się pozycji spalonej, no jak pokazuje powtórka. Mocno stykowa sytuacja, o którą pretensje mieli kibice Podlesianki. W 41 minucie Grzeszczyk posyła piłkę w pole karne, strzela Krzysztof Renner, no i doskonale broni Brzozowski i piłka ostatecznie wybita na rzut rożny. Dobrze dysponowany tego dnia był bramkarz Orła Miedary. 45 minuta. Niesyto do Grzeszczyka, piłka zwrotna do Niesyto, jest też tutaj Jacek Jarnot. Niesyto wypychany w kierunku własnej połowy, no i traci piłkę zawodnik Podlesianki, przejmuje ją Oskar Musik. Musik strzela, zablokowany ten strzał, piłka jednak wpada pod nogi Karola Kajdy, który wykorzystuje nieporozumienie w defensywie Podlesianki i to Orzeł Miedary prowadzi przy Asnyka 27-1-0. Bramka tuż przed przerwą zdobyta przez podopiecznych Sebastiana Foszmańczyka. No i na obiekcie Rozwoju Katowice zanosiło się na niespodziankę. Nieporozumienie Krzysztofa Rennera i Artura Tomanka, co skrzętnie wykorzystał kapitan Orła Miedary. Druga połowa. Daniel Paszczak, dośrodkowanie z rzutu rożnego wprost na głowę Sebastiana Kopcia. No i Podlesianka błyskawicznie doprowadza do wyrównania, bo potrzebowała zaledwie 7 minut, żeby odpowiedzieć swoim rywalom na ich trafienie. Pierwszy gol w tym sezonie Sebastiana Kopcia, który dał nadzieję kibicom z Podlesia na końcowy triumf w tym spotkaniu. 61 minuta, Jarnot świetnie wyłuskał piłkę, jest Daniel Paszek, na lewej stronie jest Łukasz Grzeszczyk, sędzia jednak po raz kolejny
dźwiga chorągiewkę, no i kolejny raz Łukasz Grzeszczyk na spalonym. Z tą decyzją po raz kolejny nie zgadzali się kibice Podlesianki. Sobie Rajewicz do Grzeszczyka. Ten posyła doskonałą piłkę do Rosińskiego w pole karne. Rosiński strzela, przenosi piłkę nad bramkarzem. Jest faulowany, wydaje się, no z każdej kamery, którą teraz publikujemy. Sędzia jednak niewzruszony nakazał grać dalej, a żółtą kartką za protesty ukarany trener Dawid Bremer. Daniel Paszek, piłka w pole karne. To nie syto, nie syto. Z ostrego kąta mija bramkarza, strzela na bramkę. Słupek, ale wcześniej również pozycja spalona po raz kolejny. No tutaj mamy naprawdę duże wątpliwości, podobnie jak kibice LGKS-u zgromadzeni tego dnia na stadionie. Daniel Paszak, piłka dośrodkowana, ale wybita przez graczy Orła. Kolejna piłka posłana przez Paszka, trafia do Jacka Jarnota. Strzały na bramkę zawodnika LGKS-u, nie trafił jednak światło bramki. A tutaj brzydki faul Pawła Daszkiewicza na Bartoszu Nowotniku, który skończył się żółtą kartką dla zawodnika Orła. Ostatnie fragmenty tego spotkania, Grzeszczyk do Nowotnika. Na lewej stronie jest wprowadzony w drugiej połowie Pasieka. Piłka na 11 metr do Krzysztofa Rennera. Świetny strzał, ale też doskonała interwencja Dominika Brzozowskiego. Ponownie Pasieka. Jest Daniel Paszek. Pasieka w pole karne. To nie syto. Strzela na bramkę. No i kolejny raz świetnie interweniuje Dominik Brzozowski, który wyrósł na bohatera drużyny z Miedar. 89 minuta. Nowotnik do Marcina Rosińskiego. No i kolejny raz odgwizdana pozycja spalona zawodnika Podlesianki. W tym momencie tracili już cierpliwość kibice z ulicy Sołtysi. Nowotnik, piłka na Marcina Rosińskiego. Rosiński już w okolicach pola karnego. Łukasz Grzeszczyk strzela, odbija Brzozowski. Jeszcze jest Daniel Paszek. Kibice widzieli tą piłkę w siatce, ale ona uderzyła w siatkę, ale tą zabramkową. Coś nieprawdopodobnego. Paszek miał piłkę meczową na nodze, nie trafił jednak w bramkę. To nie koniec emocji w doliczonym czasie gry. Nowotnik do Paszka, tam do Pasieki. Dośrodkowanie w pole karne. Jest tam Renner. Odbija to Brzozowski. Dobitka Jarnota trafia do siatki, ale po raz kolejny w tym meczu pozycja spalona. No tutaj nie ma wątpliwości. Sędzia podjął słuszną decyzję, ale przy tych poprzednich można mieć odmienne zdanie. Mecz ostatecznie kończy się podziałem punktów. Podlesianka kończy rundę jako mistrz jesieni, mając 3 punkty przewagi nad drugą w tabeli Dramą z Brosławice i Unią Dąbrowa Górnicza. Brawo Podlesie!